Szanowni Państwo, Ewa Mingę poprosimy o wielkie, wielkie brawa. Nie tylko wyjątkowa kolekcja, ale też wyjątkowa inicjatywa. Bo to właśnie pani Ewa jest sprawczynią całego tego pozytywnego zamieszania. A pomagał jej prezes Złotego Klubu Żużlowego Falubas z Zielonej Góry, pan Robert Dołan. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Państwu za cudowną współpracę i te brawa, których Państwo nie szczędziliście. Przypomnę, że część z tych dzieci to wychowankowie domu dziecka w miejscowości Chociule. I dla nich jeszcze raz poproszę o wielkie, wielkie brawa. Te brawa, jak zgaduję, są także dla wyjątkowych dam, które dzieciom pomagały przemieszczać się po wybiegu. Wśród nich oczywiście dostrzegli Państwo Tamarę Arciuch. Była też Małgorzata Socha, Wiola Kołakowska, to aktorki. Prezenterka telewizyjna Agnieszka Cegielska i Karolina Malinowska, modelka. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom, a Państwa zaprosić na wyjątkowy, bo bardzo zdrowy bankiet. Ze względu na obecność dzieci będziemy Was raczyć znakomitymi napojami. Od dostaniemy szklaneczkę, a może nawet w kieliszku podane wyjątkowe płyny. Mleko. Mleko będą też słodycze i jestem pewien, że nikt z Państwa nie wyjdzie dzisiejszego wieczoru stąd zawiedziony, a na pewno takiej postawy nie będą prezentować dzieci z domu dziecka, do których trafi wyjątkowy transport wszystkiego, co może im się w życiu przydać i sprawić, żeby to życie było przyjemniejsze. Ja na koniec mam taką refleksję, żeby Państwo zawsze szczęśliwie wracali do domu, zwłaszcza na święta, i pamiętali o jednej istotnej rzeczy, że jesteśmy tak bardzo ludźmi, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla innych. Pomagajmy więc nie tylko dzieciom, ale każdemu, komu można, i nie tylko od święta, ale i na co dzień. Życzę Państwu cudownego wieczoru, absolutnie wyjątkowych świąt. Do zobaczenia.